wieża obserwacyjna w Pattayi, ponad 50 pięter i co najmniej 3 atrakcje. Pierwsza z nich to wjazd, czy tam zjazd, kolejką taką tutaj linową na sam dół, która prowadzi tam do morza. Wsiada się do takiego wagonika i tym wagonikiem tam się ciśnie do góry. Druga opcja to zjazd po linie, ale bez wagonika, tylko jesteśmy taki zipline, jesteśmy przypięci do liny i zjeżdżamy na dół, to już w ogóle jest kozactwo. Kolejna sprawa to punkt widokowy u góry i restauracja. Restauracja z widokiem na całą Pattayę. Także o tym dzisiejszy vlog. Już jesteśmy na miejscu, idziemy do środka i zobaczymy, co nas tam dzisiaj czeka. Zapraszam. Jeśli jesteście zainteresowani takimi rzeczami, to oczywiście zapraszam do subskrypcji, do pozostawienia łapki w górę pod filmem. Dorota i Emma już na mnie czekają. Zaraz zobaczymy, jakie tu jeszcze atrakcje na nas czekają, ile kosztuje wstęp, ile trzeba zapłacić za bufet w restauracji i jak to wszystko wygląda. Coś już wiecie? Bilety do bufetu i co, czy te bilety do bufetu obowiązują wejście na punkt widokowy, czy nie? Nie, jest napisane, ja nie pytałam. Okej, okay, wiesz ile kosztuje? Nie. Czemu? Nie, nie ma. Dobra, tutaj jest Pattaya Park Tower Observation, czyli jest od 9 do 18, Activity od 9 do 18, a my tutaj pójdziemy do kasy i kupimy sobie bilety do restauracji, bo nas jeszcze interesuje pójście dzisiaj na kolację na tak wysokiej wieży. Do 22. Widzę, że jest otwarta kolacja. Tak, lunche są do 15. Od 16.30 do 22.00 mamy czas na kolację. Od 16.30. A właśnie, revolving restaurant, czyli taka obracana restauracja. English. 700 batów i 500 za dziecko. Mm-hmm. This price include viewpoint? We can go there, yes? Okay. Okay, two and one. Okay, czyli ceny za restaurację obejmują wejście na 52, 53 i 54 piętro. Także tak to wygląda. Restauracja w formie bufetu za osobę dorosłą 700 batów, za dziecko 500 batów. Także no, troszkę droga atrakcja, no ale cóż. Tutaj właśnie widzimy jeszcze jedną z atrakcji. Można się karnąć taką kolejką, którą tutaj widać. Ja już to kiedyś pokazywałem na vlogu, ale to takie chyba trochę słabe. Bardziej kręci mnie wyjazd na 52, 3 i 4 piętro, także bardzo, bardzo wysoko. Mamy już 3 bilety kupione. Tutaj o, i udajemy się do środka. Jestem ciekaw, jak to będzie wszystko wyglądać. Entrance mamy tutaj, Pattaya Park Tower. Tu już wszyscy siedzą, gotowi do przyjęcia nas. Przechodzimy przez brameczkę. Zaczyna się od 52 piętra. O, jak szybko. 32, 34, 36. Co sekundę dwa piętra. Wow. No co najmniej. 44, 46, 48. Ja myślę, że szybciej niż co sekundę dwa piętra. Mega prędkość. 52. Dobra, wyjdziemy tu, zobaczymy co jest. A co tam pani robi? Chodź. No, no. A, ok. Ok, thank you. Znajdujemy się na 53 piętrze. No kurde, wszystko jakoś. No mi uszy tylko zatkało. Wow. Na co my tu mamy widok? Na zatokę, tylko dzisiaj słaba pogoda. Słuchajcie, chyba pierwszy raz od 2 miesięcy jest zachmurzone niebo. Bardzo, bardzo dawno nie widziałem chmur w Pattayi. Miesiąc albo dwa. A gdzie? Nie, kręcimy. A rzeczywiście się kręcimy, no. No bo napisane, że tam jest. No tak, revolving, jest. Jest, tak, odpowiadam ci, jest. Revolving. No, żeby każdy zobaczył z każdej strony, a to aha, fajne jest. Aha. Takim rzeczy też się nie widziałam. Myślałam, żeby się w oczach kręcił. Zobaczcie, co się tak robi. No, może się zakręcić w głowie, a tu kręci się nasza podłoga. No,
No ale to w sumie jest takie sprawiedliwe, bo, bo nie ma tak, że ktoś ci zajął miejsce i już nie będziesz miała widoku na tą stronę, tylko będziemy się kręcić dookoła i będziemy oglądać z każdej strony Pattaję. Także bardzo ciekawa sprawa. Tylko pogoda troszkę się nam nie udała dzisiaj. No tak, żeśmy trafili. Nie, no jest fajnie, jest fajnie. Czyli tak, mamy bufecik, no i chyba dlatego te bilety między innymi były takie drogie, bo mamy tutaj na przykład dużo jakiegoś różnego seafoodu, krewetki, tutaj mamy znowu seafood, ale mi się kręci dalej jeszcze w głowie i mam przetkane uszy od tej wysokości. O, tutaj jakieś mięska, elegancko to wygląda, makaroniki, tutaj znowu seafood, znowu krewetki, ślimaki, jakieś sosiki, także wygląda to nieźle. Ryby. Nie wiem. To ryba jest. No tu jest ogólnie seafood na tej stronie, widzę. A to jest chicken, no to ładnie. No to weź sobie chicken. O, tu mamy jakieś zupki. O, tu wygląda dobrze ta zupa. I ostra jakaś, owoce. No to tutaj dzisiaj wyżerka będzie duża. Watermelon, pineapple. Ciastka, jakieś ciasta. Tutaj mamy jakieś inne rzeczy. O, tutaj mamy ryby. Ładnie to wygląda. Nieźle. Cebulka, ogórki. Takie różne rzeczy też są. Także sałateczki można sobie jakieś zrobić. Tutaj coś kucharz chyba przygotowuje na życzenie, na żądanie. Zabieram się za jedzenie. Muszę na pewno spróbować tej zupy, bo wygląda czadowo. Czyli tak, zaczynamy dzisiaj kolację od zupki rybnej, ostrej. Smakuje bardzo dobrze, bo już próbowałem. Tutaj Dorota mi podpowiada, że jest jakiś bardzo dobry rosołek ze świnki, pork, czyli zaraz też będziemy próbować. Tutaj jeszcze znowu zaczniemy od świnki, takie mięsko z sosem, takim ciemnym. Nie wiem, jeszcze nic nie próbowałem. Tutaj mamy squidy, tutaj wziąłem sobie tą muszlę, nie wiem jak to powiedzieć nawet na to. Dwa rodzaje krewetek. No właśnie taka ostryga, ale to chyba nie jest. To jest tak, to nie jest surowe w każdym razie. To na szczęście jest chociaż jakoś tam ugotowane, usmażone. Tutaj są jakieś takie jedne świecące krewetki. One są, nie wiem, coś tutaj z nimi jest zrobione. A tutaj są takie tylko ugotowane. Tu jeszcze jest jakaś sałatka i jeszcze na próbę kurczaka. Do tego jest, tutaj do tego seafoodu jest sos taki specjalny. I teraz tak. No, tutaj mamy jeden rodzaj ryby, drugi rodzaj ryby i trzeci rodzaj ryby, także jestem ciekaw co to będzie. Tutaj jest jakaś sałatka na środku, cebulka, którą bardzo lubię. Na próbę jeszcze pomidorki, szynka i takie sushi. Widzę, że Dorota też sobie tam coś naładowała, plus jeszcze makaron do tego wszystkiego. Tutaj coś jeszcze i jeszcze dodatkowo jakaś zupka, tak? Tajska zupka. I te ulubione moje. I ulubione. Pani mówiła jak się to nazywa, ale zapomnieliśmy. No, Emi zajada się jakąś bułką i masłem. I masłem. No, a my się kręcimy. Widoki pomału się znowu zmieniają. Tam zostawiliśmy centrum, zatokę i obracamy się w kierunku Zhongtian. Zaraz będziemy mieć widoki tylko na morze, jak się jeszcze trochę bardziej obrócimy. To jest tak super, że no, kiedyś tutaj jeszcze raz przyjdziemy. I najlepsze jest to, że można sobie tutaj jeść ile sobie się chce. I co najlepsze jest to, że są tutaj lody. Jest. I też można jeść ile się chce. No. A jeszcze musimy chyba wyjść na górę, na taras widokowy. Mam nadzieję, że będzie jakoś dostępne, czy to jest ten taras widokowy, bo ja w sumie może źle to zrozumiałem i może nie da się wyjść na zewnątrz. Na 54 mamy dostęp, no właśnie. Wyżej, ale nie wiem, tam jest. No dobra, jeszcze jak zjemy, to pojedziemy na 54, ale jeść będziemy długo. Lody. Ląd powoli nam się kończy, Zhongtian powoli ucieka, a za chwilę będzie widok tylko na samo morze i tylko morze, a tam widać zachodzące słońce. Przed chwileczką było trochę ładniej, no ale niestety dzisiaj dość duże zachmurzenie. Tematy, nie, ale ja każdego chciałam spróbować i mało nakładam sobie. No, trzeci raz. Trzecia porcja lodów, no ale cóż. Jak można, to można. No, no limits. To jest chyba mocza. Mocza? Co to jest? Macza? Co to jest macza? Nie, ja dziękuję. Nie wygląda to dobrze. Taka zielona herbata. A co ty mi wzięłaś w ogóle? Co to jest za smaki? To jest chyba Oreo. Oreo? No.
To jest, tego sama nie próbowałam, ale to jest waniliowy i to jest kawowy. W cenie mamy tak jeszcze soki, herbatę, kawę, no oczywiście lody właśnie i te wszystkie inne rzeczy, które widzieliśmy. A jak ktoś by chciał sobie kupić jakieś piwo, no to za piwo trzeba już ekstra zapłacić. Cholerka, na kamerze ładnie to nie wygląda. W rzeczywistości jest dużo lepiej. Jedną tutaj z zalet na pewno tej restauracji jest też to, że dość szybko przychodzą kelnerzy, jak się zjadło, to sprzątają i można sobie, jest czyściutko, można sobie brać jakieś kolejne rzeczy, jest miejsce, no i jest tak wszystko w porządku. Właśnie tutaj mamy już posprzątane owoce na deser i to już chyba będzie wszystko. No niestety zachód słońca nas dzisiaj nie rozpieścił, jest taki jaki jest. Tu mamy teraz widoki tylko na morze, za nami Jomtiem i za chwilę będziemy patrzeć na naszą dzielnicę Pratamnak, ale jeszcze kawałek musimy się obkręcić. Ludzi w restauracji całkiem sporo, cała restauracja ludzi, jakby co. Tutaj pod nami widzimy aquapark, który tutaj jakby należy do tego terenu, ale na te atrakcje trzeba sobie kupić osobny bilet i tam jest na dole miejsce, gdzie zjeżdża się kolejką w dół, czy wjeżdża stamtąd, nie wiem, czy wjeżdża, czy zjeżdża, czy w obydwie strony można sobie pojechać. No i tutaj ten aquapark, całkiem spory aquapark, nie byliśmy tam jeszcze, no ale może kiedyś się wybierzemy. Daj tacie te ślimaki tu. Nie, tu mam, bo wziąłem jeszcze sos. Ja sos akurat taki mam, ale to nic, dziękuję. Dziękuję, że wziąłeś mi sos. I ja jeszcze tak postanowiłem, że po tych lodach i owocach ja jeszcze zjem ślimaka, a Emi, że zje jeszcze trochę ryżu. No bo czemu nie? Co to jest? Co? Co to jest? No ślimak. Ślimak. Czarne. Czarne? No to białe to ślimak, ale to czarne? No to co, zamyka się ślimak, nie? To ten, to jego drzwi. Drzwi od domu. Drzwi od domu. Nie widziałaś nigdy drzwi od domu ślimaka? Nie wiem, ja tylko nie mam pojęcia, jak się za to zabrać. To jest w ogóle, ja nie wiem, czy mam to rozwalić jakoś, nie, tą skorupkę, czy tak go widelcem, czy widelcem go tam wyrywać stamtąd. Nie, no to wydobywać, nie? Wydobywać? No jak to zwalić? A myślisz, że on żyje jeszcze? Nie, na pewno nie. Nie zaatakuje mnie? Nie. Ema, to nie są jajka. Nie tłucz się. Zaraz się za to zabiorę. Za oknem pojawia nam się tutaj Pratamnak, a za chwilę będzie nasza dzielnica. Też Pratamnak, tylko nasza część. Jadłem dzisiaj już surowe ryby i jadłem już te muszle jakieś tam dziwne. To co, ślimaka nie spróbuję? Jadłem też jeszcze jakieś inne seafoody. To myślę, że ślimak nie będzie się za bardzo niczym różnił, więc spróbuję jeszcze ślimaka. Słuchajcie, wytargałem tego ślimaka z domku. Nie było trudno, ale tak zaśmierdziało, że nie odważy się go zjeść. Wygląda naprawdę nieciekawie. Tu jest jakiś taki ciemny. Nie wiem, czy to tak ma być, czy nie, czy on już jest jakiś przystarawy, czy jakiś lekko śmierdzący. Tu z tyłu jest tylko taki jakiś trochę w miarę biały, ale wygląda bardzo niezachęcająco, pachnie totalnie też niezachęcająco, więc odpuszczę sobie tego ślimaka jedna. Chyba, że ty, Emma, chcesz spróbować ślimaka? Nie. Drugi. Dobra, to tak. Bierzemy, wbijamy tutaj widelca pod jego drzwi. Jak się kliknie w kamerę, nie, to będzie. Nie, dobra, zostaw. I teraz tak. Normalnie jednym ruchem można go, że tak powiem, wyrwać z domku. Tylko trochę nas ochlapało. Mnie po brodzie, Emmę po ręce. Trochę nas ochlapało. Czekaj, mi puść sobie, tu jest mikrofon, mi go zasłaniasz. No dobra. Trochę nas ochlapało i ten ślimak wygląda, no może 5% lepiej od tamtego, ale w dalszym ciągu wygląda obrzydliwie, śmierdzi obrzydliwie i smakuje pewnie też obrzydliwie, więc jednak rezygnujemy ze ślimaków. Przypomniał teraz ten taki odcinek Jasia Fasoli, pamiętasz? Fasoli, co jak? Ślimaki? A nie, jakieś te ostrygi czy coś tam, tak? W tej restauracji. Pani tam do torebki wypuł. To samo wygląda. No, jak ja bym to tak zjadł, to nie wiem, gdzie bym żygał, ale... Te takie w tych muszelkach. No kurde, światło się odbija od szyb i nie widać tego tak ładnie, jak widać w rzeczywistości. Światło w kamerze w sumie się tak odbija od szyb. Trochę psuje widok, w rzeczywistości jest trochę ładniej. Pattaya nocą zaczyna wyglądać coraz lepiej już. Coraz więcej świateł się pojawia i myślę, że jak za chwilę obrócimy się na centrum, to będzie jeszcze ciemniej i jeszcze ładniej. Jakie są ceny alkoholu? Gin, szklanka 100 batów za butelkę 1200, wódka za szklaneczkę 100 batów za butelkę 1200, jakiś Smirnow tutaj jest pokazany, no to czyli bardzo drogo. Tu są jakieś whisky, Red Label 1200, no to okej, to jak na restaurację to jest w miarę za whisky. Chivas 2300 chyba. Więc nie ma w sumie najgorzej. A ile jakieś piwo? Z drugiej strony piwa
małe 80, duże 140. To w sumie jak na restaurację to w miarę dobra cena. Singa 90 małe. No okej, okay, Heineken 160 za duże, 0,6, tam 0,60 coś. Coca-Cola 50 batów. No, co jeszcze chciałeś powiedzieć? Że oni tu na końcu jest jeszcze bourbon za 1500. Mhm. Tylko, że patrz, jak oni tu napisali. Bourbon? Bourbon. Zamiast bourbon to bourbon. Bourbon. Za ile? Za 1500? No. A jaki to jest? Jest tam jakaś nazwa podana? Jim Beam. Jim Beam 1500. No. A, no to jeszcze jak na takie miejsce na 53 piętrze, to jeszcze spoko cena. To jeszcze spoko cena. A obróć jeszcze w drugą stronę na sekundę, bo tu jeszcze chciałem zobaczyć, bo tu widziałem Samsung Local Whisky. Jesteś w stanie przeczytać, ile te Local Whisky Samsung kosztuje? Nie. Co chciałeś jeszcze powiedzieć? Nagrał, jak wygląda miasto teraz. No właśnie, nagrywałem, tylko strasznie się w kamerze odbija światło. To tutaj z restauracji. Masz trika na to? Jakiego? Trzeba przyłożyć kamerę do szyby. A, tak całkiem blisko? No. Wtedy nie będzie tego odbicia? No. No dobra. A ty dotykasz? No dotykam, o zobacz, tutaj teraz ładnie widać. Teraz widać ładnie, tylko że muszę nagrywać nie to, co chcę. Bo wiesz, o co chodzi? Muszę na wprost przyłożyć. No tak, tak, teraz... My się ruszamy i jeszcze... No ja też właśnie, uciekam mi, ściana mi ucieka. No powiem wam, że już jestem najedzony naprawdę bardzo, bardzo i raczej już nic nie spróbuję, ale jeszcze raz się tutaj tylko przejdę, pokażę co tu jeszcze, przypomnę co było. O, w sumie jeszcze tej ryby nie jadłem. O kurde, chyba jeszcze tą rybę będę musiał spróbować, jak smakuje. To jeszcze z tego całego seafoodu, to te muszle jeszcze były najsmaczniejsze. Chyba zjem jeszcze tą jedną muszlę i tą jedną kawałek ryby. Już na dzisiaj naprawdę będzie dużo, bo już taki miks był. I jeszcze tylko tą rybę spróbuję i to już naprawdę będzie zdecydowanie koniec na dzisiaj. Ta ryba to w sumie nic specjalnego, ale ta muszla to zdecydowanie naprawdę jeden z lepszych seafoodów. I on co prawda wygląda dość podobnie do tego ślimaka, ale jego jakoś to mogę zjeść. Może gdyby ten ślimak nie był taki surowy jakby, tylko może właśnie zrobiony w jakimś dobrym sosie, jakoś w ostrym czymś, tak jak ta muszla, no to może też jakoś byłoby go łatwiej zjeść. Jest takie wilgotne powietrze na dworze, że po prostu szok, jak się wychodzi z klimatyzowanych pomieszczeń, no to ma się wrażenie, że później wchodzi się właśnie, tak jak Dorota powiedziała, gdzieś na basen, gdzieś do sauny, albo jeszcze nie wiadomo gdzie jest naprawdę bardzo wilgotno. I obecnie w Tajlandii jest bardzo wilgotno. Ja, by tu podsumować ten cały pobyt na tym miejscu, to chyba bym go podzielił... Warto, tak, na pewno warto, to okej. Okay. Ale podzieliłbym to właśnie na jakby dwie rzeczy. Pierwsza sprawa to widoki i jako taki punkt turystyczny. A druga... Tak, a druga właśnie to restauracja i dania, jedzenie. I tak, i gdybym brał ten punkt taki widokowy i takie miejsce turystyczne, to 10 na 10, mega miejsce, to na 100%. I restauracja oczywiście też bardzo fajna, wszystko super, punkt 10 na 10, tylko same te dania są, były takie troszeczkę, dałbym im może 7 na 10. Nie były może aż tak bardzo smaczne, jak w niektórych tajskich restauracjach mogą być. I jak jedliśmy, jadłem dużo lepsze rzeczy, że tak powiem, smaczniejsze. Takie te dania były takie, no, takie średnie. Takie... No zupa to była przepyszna. Bo jeśli chodzi o różnorodność tych dań, no to nie, to bardzo spoko. Było bardzo dużo różnych rzeczy do popróbowania. Wszystko elegancko, tak jak ma być. Ale sam ten smak, jakiś kucharz troszeczkę mógłby być lepszy. Nie lepiej to wszystko przygotować. Ale miejsce zdecydowanie top i zdecydowanie warte polecenia i zdecydowanie warto tu przyjechać. Dobra, co chciałeś powiedzieć? Ja chciałam pokazać, tutaj są pokazane atrakcje. Atrakcje, tak, takie atrakcje, że można właśnie sobie taką kolejką zjechać w takich wagonikach. Aha. Aha. To nie, to tego w sumie nawet nie widziałem. Nie, to miałem na myśli tą kolejkę, to miałem na myśli. Czyli właśnie wsiada się do czegoś takiego, do takiego wagonika i tym się jedzie. I wiedziałem. A jak ktoś chce wyższy poziom strachu, to ma to... Tak, to jeszcze właśnie widziałem, właśnie jeszcze słyszałem właśnie o tym. I jeden z naszych kolegów właśnie pisał mi przed chwileczką, że właśnie widział, jak ludzie właśnie w ten sposób zjeżdżają tutaj z tej wieży. Także pozdrawiamy tutaj kolegę. Miejsce naprawdę zdecydowanie warte polecenia, warto tu przyjechać. Trochę drogo, no nie powiem, że nie, bo trochę drogo, ale warto. Jeszcze raz zachęcamy do subskrypcji, łapki w górę.
I Emma, co trzeba napisać na końcu w komentarzu, jak ktoś wytrwał do tego momentu? Brudna sukienka. Brudna sukienka. Dobra. Nie. Napiszcie w komentarzu punkt widokowy. O, dokładnie. Punkt widokowy, bo to jest wieża obserwacyjna. To albo punkt widokowy, albo wieża obserwacyjna Pattaya. Pozdro 600.